Stanisław Jachowicz, chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. I wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. O, zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki i ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek? Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek. Kiełbaski i kiszki nietknięte, z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i wam, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże.